Cześć, Szymon z tej strony, witajcie na moim kanale. Powiem dzisiaj kilka słów o komiksie Flash, tom drugi, Zaćmienie od Jeremy'ego Adamsa. Komiks w miękkiej oprawie, wydany przez Egmont, miękka oprawa ze skrzydełkami, taka klasyczna, tak jak się prezentują. Tył, tak grzbiet, dwójeczka. Jest to bezpośrednia kontynuacja tomu pierwszego, Powrót Wally'ego Westa. I właśnie to jest największy problem tego komiksu. Ale po kolei. Komiks ten, zastanawiałem się, czy go kupić, czy nie. Stwierdziłem, że jednak komiks tom pierwszy mi się podobał. Spojrzałem na okładkę. Na okładce, jak się przyjrzałem jej dokładnie, Dr. Fate przedziera się przez rzeczywistość i wchodzi tutaj do czytelnika. Uznałem, że to jest bardzo ciekawy koncept. I byłem ciekawy, co z tego wynika. No i zaczynamy, że nasz Wally West ma co sobie, mieszka z rodzinką, dwójka dzieci, żona. No i to jest właśnie mój problem z tą postacią, bo on jest bezrobotny, ale to nie chodzi tylko o to, że jest bezrobotny, co jest po prostu, bym powiedział, fajtłapowaty. Jeżeli chodzi o takie normalne, życiowe, codzienne życie, codzienne sprawy. Bo o ile jest kompetentnym superbohaterem, co faktem jest, to o tyle, powiedzmy, radzenie sobie w życiu mu nie idzie. Dostaje robotę po znajomości. Dosłownie. Po znajomości. A i tak jest tam, no nie umie się odnaleźć. Jedyna ciekawa na przykład rzecz jest natomiast jego relacja z jego przeciwnikiem, na przykład z Heatwave'em, który z niewyjaśnionych dla Wally'ego powodów zaczyna rozrabiać. Ale to nie jest wszystko. W tym komiksie mamy kolejne historie i tutaj mam kolejne wątpliwości, jeżeli chodzi o zachowanie naszego głównego protagonisty, czyli to, że wmieszał swoją córkę w działania. Nie do końca mi to pasuje. Niekoniecznie mi podchodzi to. Później mamy tajemniczy artefakt. Źle się dzieje z naszymi bohaterami. Kłócą się, wściekają między sobą. Okej, jest to ciekawe. Najlepsze to zaczyna się tu. Dr. Fate. I właśnie, to jest ten zeszyt. To jest mój ulubiony zeszyt w tej historii. Bo ile... No, wcześniej mieliśmy taką trochę życiówkę, gdzie Wally mi nie do końca podchodził. Tam miało oczywiście jakieś swoje podynki. To tutaj zaczynamy przechodzić przez jakąś metafizykę. I o ile... Powiedzmy, pierwszy album jest rewelacyjny, bo mamy tutaj sytuację, gdy nasz bohaterowie zwracają się bezpośrednio do czytelnika, jak sobie tutaj spojrzycie, to ty, czytelniku, masz uratować wszechświat, to, i to mi się strasznie podobało, to następne już się zrobiło takie troszeczkę zbyt standardowe, albo inaczej, zbyt standardowe lub zbyt magiczne, zbyt absurdalne, a nie takie fajne. I cóż jeszcze można o tym powiedzieć? Oczywiście w różne... Tutaj znowu. Wally zachowuje się moim zdaniem niepoważnie, nieprofesjonalnie. Bardzo mi pod tym względem nie pasuje. Wolę jak jest on... Może nie. Wolę Barry'ego Allena po prostu. Barry Allen miał dużo wątpliwości. Często zachowywał się... Obwiniał się o całe zło świata. Rzucał na siebie winę. Często miał problemy interpersonalne, spóźniał się, ale miał coś robił tam po prostu, coś było w życiu oprócz biegania. A tutaj mamy Wally'ego, który w zasadzie jedyną jego cechą jest to, że umie szybko biegać. No nie kupuję tego. Mówię, najgorszym elementem dobrego komiksu, żeby nie było, to nie jest słaby komiks. Tylko ten Wally mi tak nie pasuje. On mi tak bardzo przypomina Barry'ego Allena w interpretacji Ezry Millera, że aż krzyczy. To wolałbym, żeby to jednak był bardziej poważny bohater. Przynajmniej jeżeli chodzi o Flasha, ja wolę, jak Flash to jest poważny bohater, który nie potyka się o własne nogi. Ja komiks kupiłem w sklepie Gnom. Jeżeli uważacie, że
jak na przykład inaczej, jak macie inne zdanie, jeżeli chodzi o ten komiks lub o Wallego Westa, napiszcie mi w komentarzach. Ja po prostu jestem fanem Barry'ego Allena. Z mojej strony to było wszystko. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.